Usłyszeliśmy przypowieść, która w lekcjonarzu jest zatytułowana Przypowieść o nieuczciwym rządcy, ale ma też swój inny tytuł, bywa nazywana Przypowieścią o roztropnym rządcy. Na czym polegała roztropność nieuczciwego rządcy? Na tym, że w porę się opamiętał i zrozumiał, że nie może budować swojego życia, że nie może budować swojego szczęścia wyłącznie na tym, co posiada. A tak budował. Wtedy, gdy dowiedział się, że utraci swoje źródło zysków, że przestanie być rządcą, nagle jakby ziemia się pod nim osunęła. Stracił grunt, stracił fundament. Tym się karmił. Karmił się swoim posiadaniem. I pierwsze pytanie, które stawia nam dzisiaj Słowo Boże, to jest właśnie pytanie, czy gdybyś ty i ja znalazł się w sytuacji rządcy z dzisiejszej Ewangelii, to znaczy utracił wszystko, co posiadasz na sposób materialny, co by ci zostało? Czy faktycznie to, co by ci zostało, mogłoby dalej być źródłem twojego szczęścia? I nie chodzi tylko o pieniądze. Chodzi o te rzeczy, które w życiu inwestujemy, które gromadzimy. Gromadzimy nasze doświadczenie zawodowe, gromadzimy wykształcenie, gromadzimy różnego rodzaju dobra, które mają nas zabezpieczać. Czy gdyby w jednym momencie to wszystko przestało istnieć, to czy miałbyś się do czego odwołać? Czy twoje relacje są na tyle silne, na tyle mocne, żeby stały się wówczas fundamentem twojego funkcjonowania? Nieuczciwy rządca zrozumiał, że w jego przypadku tak nie jest i dlatego zaczął walczyć o relacje z drugim człowiekiem. Zaczął walczyć o to, co zaniedbywał przez lata, myśląc tylko o sobie i swojej wygodzie. Uczynił to dzięki niegodziwej mamonie. Jeżeli ktoś zachowuje się w sposób niegodziwy, niegodny, to znaczy, że zachowuje się w sposób nieodpowiadający do sytuacji, nieodpowiadający powołaniu. Niegodziwa mamona to jest posiadanie, które człowiek wykorzystuje w zły sposób, nie w taki sposób, jaki Pan Bóg przewidział. Pan Bóg stworzył świat, wszystko, co nas otacza, wszelkiego rodzaju dobro, po to, żeby służyło człowiekowi. Ale nasza słabość, nasz problem polega na tym, że sytuacja zaczęła się odwracać i bardzo często zamiast świat służyć człowiekowi, to my służymy światu. My służymy temu, co posiadamy. Przykład? Chociażby różnego rodzaju uzależnienia, z którymi dzisiaj mierzy się pewnie wielu z nas. Uzależnienie od swojego telefonu, od internetu, od telewizora. Uzależnienie od różnych dóbr, które miały człowiekowi służyć, a którym człowiek zaczyna służyć bardzo pokornie, czasem niszcząc nie tylko siebie, ale także ludzi wokół siebie. To jest niegodziwa mamona. A to wszystko, co nas otacza, to wszystko, co Pan Bóg nam dał, ma służyć, aby nasze życie stawało się szczęśliwsze. I spróbujmy dzisiaj zadać sobie kolejne pytanie i zapytać, czy faktycznie te różne dobra, o które zabiegam na co dzień, czy one służą sprawom znacznie ważniejszym niż te doczesne? Czy one służą rozwojowi mojej relacji z Bogiem? Czy służą rozwojowi moich relacji z drugim człowiekiem, z osobą, którą kocham? Czy służą lepszemu poznaniu samego siebie? Czy przypadkiem nie jest tak, że to wszystko, co mnie otacza, jest jakimś wielkim ciężarem, który powoduje, że ja się nie potrafię ucieszyć życiem? Czasami tak bardzo zabiegamy właśnie o tą swoją pracę czy o to swoje wykształcenie, że jedynym powodem, dla którego nie zasypiamy spokojnie, jest właśnie ta praca, jest to wykształcenie. Te rzeczy, które miały nam służyć, stają się ciężarami nie do uniesienia.
które powodują, że chodzimy pochyleni i wpatrzeni w ziemię. Dzisiejsza Ewangelia zachęca nas, żeby to wszystko, co tymczasowe, co doczesne, wykorzystać, aby zyskać dobra nieprzemijające. Święty Ambroży, jeden z wielkich ojców Kościoła Zachodniego, pisał, że tym, co jest nieśmiertelne w człowieku, jest jego cnota. A święty Augustyn przytaczał, komentując jeden z psalmów, historię człowieka, który był posiadaczem wielkich zapasów zboża. Przyszedł do niego jego przyjaciel i mówi mu: przyjacielu, całe zboże, które gromadzisz, jest zawilgotniałe, leży zbyt nisko. Jeżeli go nie przeniesiesz wyżej, to zbutwieje i za kilka dni będziesz miał nic, bo to wszystko będzie bez wartości. I oczywiście przyjaciel, słysząc radę swojego przyjaciela, pisze Augustyn, natychmiast przeniesie to ziarno wyżej, tak żeby nie zawilgotniało. I zadaje Augustyn pytanie, które jest skierowane także do nas. Czy jeżeli ty, słysząc od swojego najlepszego przyjaciela, od Jezusa, żebyś dobra, które gromadzisz, przeniósł wyżej, bo inaczej zbutwieją i za chwilę nie będą miały żadnej wartości, dlaczego nie jesteś w stanie tego zrobić, tylko jesteś przekonany, że nie, one mogą tutaj leżeć, że nic im się nie stanie, one są źródłem mojego bezpieczeństwa. Na koniec dzisiejszej Ewangelii słyszymy słowa, że nie możecie dwom Panom służyć. Bo w czyimś myśleniu może się pojawić pomysł, ale przecież ja mogę posiadać, a jednocześnie budować relacje. Ta Ewangelia jest pewną przestrogą, bo niestety te dobra, które nas otaczają, często są silniejsze niż nasza wola i niż nasza wolność. Bo czy można jednocześnie kochać osobę najdroższą w świecie i nie mieć dla niej czasu ze względu na pracę? Czy można miłować Pana Boga, wierzyć w Niego, a jednocześnie nie przestrzegać przykazań? Czy można szanować siebie, kochać siebie, a jednocześnie nie walczyć ze swoimi nałogami, ze swoimi uzależnieniami? Są rzeczy w życiu, których połączyć się nie da. I my dzisiaj wołamy do Boga wspólnie o serce niepodzielone. Bo jeżeli chodzi o miłość, o przywiązanie, tutaj nie ma kompromisów. Można powiedzieć, że ostatecznie dzisiejsza przypowieść zadaje nam pytanie, co w życiu kochasz? Czy kochasz to, co posiadasz? Czy kochasz wyłącznie swoje egoistyczne potrzeby? Czy nie jesteś zapatrzony w siebie? Czy faktycznie potrafisz jednak pokochać coś, co jest na zewnątrz, co wymaga od ciebie poświęcenia, wdzięczności, zaangażowania i nie przynosi nic w zamian? Co w życiu kocham? Dobrą nowiną, którą przynosi nam dzisiejsza liturgia słowa, jest ta, że nawet jeżeli odkrywamy w sobie nieuczciwego rządcę, który jest zapatrzony w dobra, który jest zapatrzony w swoje egoistyczne cele, możemy się opamiętać i zostać nazwani roztropnymi rządcami.